Epic Go, najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Beth O'Leary, zatytułowanej Ostatni Dzwonek. Przełożył Łukasz Praski. Czytają Janek Marczewski i Marta Markowicz. Dla moich czytelników. Wszyscy jesteście dla mnie cenni. Grudzień 2021 Drogi Lukasie, muszę coś wyznać i trochę się denerwuję. Dlatego dostajesz wiadomość w kartce świątecznej. A tak w ogóle to Wesołych Świąt. Za każdym razem, kiedy spotykamy się w hotelu, dzieje się coś dziwnego. Robi mi się gorąco, dygocze, mówię dziwne rzeczy w rodzaju dobry, Zapominam, o czym właśnie rozmawiam z gościem i patrzę na ciebie zamiast na proponowane przez Bartiego zmiany w menu, na które Ardium nie chce się zgodzić. Raczej nie jestem osobą, która się w kimś nagle zadłuża. Potrzebuję więcej czasu, ciepłej i przytulnej atmosfery i tak dalej. I nie tracę głowy dla faceta. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Ale kiedy patrzę na ciebie, po prostu. Baranieje. Zastanawiam się, czy ty nie czujesz tego samego, kiedy na mnie patrzysz. Naprawdę czekam, żebyś coś powiedział. Moja przyjaciółka James zwróciła mi jednak uwagę, że może po prostu przypuszczasz, że nie jestem wolna, albo nie przepadasz za ujawnianiem uczuć, albo po prostu muszę wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić pierwszy krok. No więc, proszę. Stawiam wszystko na jedną kartę i z głębi swojego cieplutkiego serduszka wyznaję, że Cię lubię. Bardzo. Jeżeli czujesz to samo, spotkajmy się pod jemiołą o ósmej wieczorem. Ta w różowej sukience to będę ja, ta, która ma na imię Izzy i jest recepcjonistką. Nie wiem, dlaczego wrzuciłam ten tekst o różowej sukience. Na tym kończę pisanie, bo nie ma już miejsca na kartce i czuję, że straciłam godność. Do zobaczenia o ósmej. Izzy, buziaki. Droga Izzy, wesołych świąt szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam, Lukas. Listopad 2022 Easy. Jeżeli Lukas coś robi, muszę robić to samo. Tylko lepiej. Przez ostatni rok zwykle było to bardzo dobre dla mojej kariery i właśnie dlatego w tym momencie siłuję się z gałęzią jodły, co najmniej dwa razy wyższą i cztery razy szerszą ode mnie. Potrzebujesz pomocy? pyta Lukas. Absolutnie nie, a ty? Ustawiam gałąź tam, gdzie ma być i ledwie udaje mi się nie roztrzaskać jednej z wielu rozstawionych w holu waz. Zawsze muszę robić uniki, żeby nie wpadać na nie. Podobnie jak większość mebli w hotelu i spa Forest Manor, wazy należą do rodziny Barfolomiu, właścicieli posesji. Maurice Barfolomiu, Barty i jego żona Uma Singh Barfolomiu, pani SB, założyli w swoim okazałym domu hotel i umieścili w nim jak najwięcej starych rzeczy. Jestem całym sercem za nadawaniem starociom nowego życia. Upcycling naprawdę mnie kręci, ale niektóre z tych was za bardzo przypominają urny. Nie mogę powstrzymać myśli, że w którejś z nich spoczywa jakiś stary Barfolomiu. Lukas przystaje, żeby obejrzeć gałąź jodły. Czy to jest wystarczająco kapryśne? Odzywa się. Mocuje ją po jednej stronie schodów, Schody w Forest Manor są sławne, z rodzaju tych efektownych, szerokich i rozwidlonych w połowie, które aż się proszą, by powoli zejść po nich w sukni ślubnej, albo ustawić na nich dzieci do uroczej, rodzinnej fotografii w stylu śpiewających fontrapów. A to? wskazuje na drzewko w donicy, które Lukas przytaskał z ogrodu i umieścił u stóp schodów po drugiej stronie. Tak, odpowiada z absolutną pewnością w głosie. To jest drzewko oliwne. Oliwki bardzo kojarzą się z kapryśnością. Przystrajamy hol na jutrzejsze wesele. Motyw przewodni to zimowy kaprys. Lukas i ja doszliśmy do wniosku, że kaprysem jest asymetria, więc każde z nas zajmuje się jedną stroną schodów. Kłopot w tym, że jeśli Lukas idzie na całość, muszę iść na jeszcze więcej, więc w hotelowym holu znalazła się już spora część ogrodu. Są śródziemnomorskie, rzucam. Lukas mierzy mnie takim wzrokiem, jakby pytał, to znaczy, jesteśmy w New Forest, dodaje, i jest listopad. Marszczy brwi. Poddaje się. Co w takim razie z moimi srebrnymi światełkami? Pokazuje na sznur maleńkich, połyskujących lampek wplecionych w zieleń pnącą się po poręczy, którą ozdabiam. Myślisz, że będą też potrzebne po twojej stronie? Nie. To kicz, mruży oczy. Zdaniem lukasa. Wszystko, co ma związek ze mną, jest kiczowate. Nie znosi moich doczepianych pasemek, moich adidasów w kolorze pudrowego różu, mojej słabości do seriali fantazy dla nastolatków. Nie rozumie, że życie jest za krótkie na stosowanie się do reguł, co jest kul, cool, a co nie. Życie jest po to, żeby żyć w trybie full HD i w różowych adidasach. Są słodziutkie i uroczo mrugają, mówię. Nie zgadzam się. Za mocno świecą. Błyszczą jak małe sztylety. Dotąd trzymał ręce skrzyżowane na piersi, teraz kładzie je na biodrach. Lukas lubi zajmować dużo miejsca. Prawdopodobnie dlatego ciągle przesiaduje na siłowni, żeby coraz szerszymi barami i coraz lepiej rozwiniętymi bicepsami zagarniać kolejne centymetry sześcienne mojej przestrzeni. Biorę głęboki oddech. Uspokajam się. Po tym weselu. Kiedy tylko będzie to możliwe, Lukas i ja będziemy mogli wrócić do pracy na różnych zmianach. Ostatnio za długo urzędujemy razem w recepcji i sprawy nie układają się za dobrze. Pani Sb mówi, że taka sytuacja niezbyt sprzyja tworzeniu odpowiedniej atmosfery. Ardzion, szef kuchni, twierdzi, że kiedy Izzy i Lukas pracują na tej samej zmianie, w hotelu jest miło, jak u mojej babci. Poznałam babcie Ardziuna. Więc z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że to były bardzo niemiłe słowa. Ja i Lukas mamy jednak największe doświadczenie w kontaktach z gośćmi, i to my organizujemy przyjęcia weselne, co oznacza, że przez najbliższe dwa dni będę musiała znosić ciągły napór Lukasizmu. Chodź na podest, burczy zobaczysz to, co ja. Zawsze jest taki despotyczny. Kiedy go poznałam, jego brazylijski akcent wydał mi się bardzo seksy. Wybaczałam mu nieuprzejmość, bo wychodziłam z założenia, że wynika z kłopotów z tłumaczeniem. Że Lukas ma dobre intencje, ale nie wszystko mu wychodzi. Z biegiem czasu przekonałam się jednak, że świetnie posługuje się angielskim. Tylko po prostu jest dupkiem. Człapię na podest, gdzie schody się rozwidlają i ogarniam wzrokiem całość. Hall jest ogromny. Po lewej stronie rozciąga się gigantyczna lada recepcji za którą na ścianie wiszą staroświeckie klucze. Oryginalne brązowe i kremowe płytki podłogi przykrywa wytarty okrągły dywan, a przy wysokich oknach wychodzących na trawnik stoją fotele i kanapy. Pomieszczenie jest fantastyczne i przez ostatnie osiem lat stało się moim domem. Chyba nawet bardziej niż pastelowe mieszkanko, które wynajmuję w Folding Bridge. To jest hotel z klasą, odzywa się Lukas. Światełka wyglądają na tanioche. Były tanie. Czego się spodziewał? Przecież jak zwykle właściwie nie mamy budżetu. To przede wszystkim jest hotel rodzinny. Prostuje w momencie, gdy do holu maszerowują dzieci Hedgersów. Cała trójka trzyma się za ręce. Najmłodszy chłopiec w puchowym kombinezonie wciska pulchne paluszki w dłoń siostry. Wow! Starszy staje jak wryty na widok mojej skrzącej się poręczy. Młodszy, omal się nie wywraca. Siostra szarpie go za rękę, żeby odzyskał równowagę. Wygląda super! Posyłam Lukasowi najbardziej triumfalny z moich uśmiechów. Dalej mierzy mnie groźnym spojrzeniem. Dzieci wyglądają na nieco stropione, a zaraz potem na zaintrygowane. Zwróciłam już na to uwagę. Wszystko wskazywałoby na to, że Lukas zupełnie nie radzi sobie z dziećmi. Jest wielki, patrzy spod i nie wie, jak z nimi rozmawiać. Ale one zawsze wpatrują się w niego jak urzeczone. Parę dni temu słyszałam, jak wita średnią hedgers. Prawdziwe imię? Ruby. Wiek? Sześć lat. Hobby? Sztuki walki, kucyki i wspinaczka na niebezpieczne rzeczy. Powiedział do niej Dzień dobry, jak się spało? Mam nadzieję, że dobrze. Dokładnie w ten sam sposób i takim samym tonem zwraca się do dorosłych gości. Ruby była zachwycona. Spałam całą noc, poinformowała go z powagą. Kiedy na zegarze była siódma, stanęłam przy łóżku mamusi i tatusia i czekałam, aż się obudzą. Tatuś nie wiedział, że tam jestem, więc krzyknął i to było strasznie śmieszne. Lukas z kamienną miną pokiwał głową i odparł. Wydaje mi się, że to okropne przebudzenie. Na co Rubi dostała na padu chichotu. Przedziwne. Dzieciom podobają się światełka. Zwracam się do niego rozkładając ręce. Dzieciom podobają się też buty z kółkami i żelki haribo i mogłyby jeść desery lodowe Arjuna, dopóki nie zwymiotują. Odparowuje Lukas. Dzieciom nie można ufać. Zerkam na dorosłych Hedgersów, żeby sprawdzić, czy nie obraził ich jego komentarz, ale prowadzą dzieci do pokoju. Najwyraźniej nic nie słyszeli. Zajmują apartament groszek, ponieważ pani Hedgers porusza się na wózku. Windy od ponad miesiąca są zepsute, mamy więc koszmar, bo na dole jest tylko pięć pokoi. Po mojej stronie nie ma światełek, mówi Lukas. Twoje też powinniśmy zdjąć. Boże! Nie mógłbyś pójść na jakiś kompromis i powiedzieć, na przykład, dobra, użyjmy światełek, ale trochę oszczędniej? O Oczy mnie od nich bolą. Nie zgadzam się. Kiedy z kimś pracujesz, nie możesz tak po prostu się nie zgadzać. Dlaczego? Musimy dojść do jakiegoś porozumienia. Dlaczego? Dlatego! Bo to rozsądne. Aha! Tak samo rozsądne, jak przekładanie wszystkich przyborów biurowych na swojej zmianie, żebym potem niczego nie mógł znaleźć? Przecież nie dlatego to robię. Przekładam, bo twój sposób jest... Rozsądny? Do dupy. Poniewczasie spoglądam w stronę groszku, by sprawdzić, czy za dziećmi hedgersów zamknęły się już drzwi. Twój sposób jest do dupy. Szuflada bez przerwy się zacina, bo wkładasz dziurkacz bokiem. Żółte karteczki powinny być na wierzchu, ponieważ ciągle ich używamy, a tymczasem są na samym dole, pod kartkami na wiadomości, z których w ogóle nie korzystamy, więc bardzo przepraszam, że oszczędzam ci czas. Czy to rozsądne? Zmieniać numerację pokoi i nic mi o tym nie powiedzieć? To był pomysł pani SB. Ja tylko wykonywałam jej polecenia. Poleciła ci nic mi o tym nie mówić? Jesteśmy kwita. I uświadamiam sobie, że też stoję z rękami na biodrach. W pozycji, którą przyjmuję tylko wtedy, gdy udaję superbohaterkę. A zdarza się to nadspodziewanie często, kiedy pracujesz w hotelu przyjaznym rodzinie. Po prostu. Zapomniałam. Jestem tylko człowiekiem. Nic na to nie poradzę. Biednej Mandy nie zapomniałaś powiedzieć. Do stałej załogi recepcji prócz nas należy jeszcze Mandy. Tak naprawdę wcale nie jest biedna w sensie finansowym. Ochrzciliśmy ją tak po prostu w Forest Manor, bo stale tkwi między młotem a kowadłem, czyli między mną a Lukasem, kiedy się o coś kłócimy. Biedna Mandy ma w nosie metody układania rzeczy w szufladzie z przyborami biurowymi. Chce tylko odrobiny ciszy i spokoju. Biedna Mandy nie zabroniła mi wysyłać do siebie wiadomości poza godzinami pracy, więc pewnie dałam jej o tym znać przez Whatsappa, nie powiedziałem. Nie wysyłaj mi wiadomości poza godzinami pracy. Mówiłem tylko, że bombardowanie mnie szczegółami administrowania hotelem o 11 wieczorem w niedzielę nie jest rozsądne, rzucam przez zaciśnięte zęby. No jasne. Ale jeżeli tak ci zależy na rozsądku, to zostaniemy przy rozsądnym braku oświetlenia poręczy schodów, zorganizujemy wesele z rozmachem w granicach rozsądku. A pan Barti i pani SB podejmą rozsądną decyzję o zamknięciu hotelu, bo przestał być rentowny. Tego chcesz? Sądzisz, że uda ci się uratować Forest Manor masą mrugających światełek? Tak! krzyczę. Nie. To znaczy, nie chodzi o dekoracje jako takie, chodzi o to, żeby zawsze pójść o krok dalej. Forest Manor o tej porze roku jest cudowny. I jeżeli wesele się uda, to każdy gość wyjdzie stąd z myślą, że powinien tu przyjechać na krótki wypad. Albo urządzić przyjęcie zaręczynowe, bo hotel jest fantastyczny. A to znaczy, że w 23 roku będziemy o krok bliżej do utrzymania płynności finansowej. Easy, hotelu nie uratują żadne krótkie wypady ani zaręczyny. Potrzebne nam inwestycje. Nie odpowiadam. Nie dlatego, że się z nim zgadzam, ani dlatego, broń Boże, że pozwalam Lukasowi mieć ostatnie słowo. Chodzi o to, że w tym momencie. Na głowy spada nam sufit. Lukas. Wściekła Izzy, z rękami opartymi na biodrach, piorunuje mnie wzrokiem. Chwilę później mam na sobie jej miękkie, drobne ciało pachnące cynamonowym cukrem, a ona ma na sobie pół sufitu. Zupełnie nie rozumiem, jak do tego doszło. O Boże! Stęka Izzy, zsuwając się ze mnie w chmurze tynku. Czy właśnie. Uratowałam ci życie? Nie. Kiedy ona zadaje pytania, najlepiej odpowiadać przecząco. Co? Sufit się zapadł. Informuje mnie i wskazuje w górę. Jak zawsze uczynna. A ja rzuciłam się na ciebie, żeby cię uratować. Leżę obok niej. Oboje jesteśmy rozciągnięci na wznak na podeście schodów. Wysoko nad nami zieje dziura w suficie. Widzę przez nią stare kinkiety w korytarzu na pierwszym piętrze. Niedobrze. Obracam głowę, żeby spojrzeć na Izzy. Ma zarumienione policzki, jej włosy z różowymi pasemkami są rozsypane w nieładzie, ale najwyraźniej jest cała i zdrowa. Za jej głową widzę kawał tynku, na tyle duży, że mógłby zabić jedno z nas. Nagle robi mi się bardzo zimno. W takim razie chyba ci dziękuję, mówię. Izzy wstaje z kwaśną miną i otrzepuje sobie nogi. Proszę bardzo, jeśli takie słowa wychodzą z ust Izzy i są skierowane do mnie, powinienem je rozumieć spadaj, dupku. Gdyby rozmawiała z kimkolwiek innym, z pewnością byłyby całkowicie szczere. Ale gdy chodzi o mnie, to bez względu na to, co Izzy powie, podtekst zasadniczo zawsze sprowadza się do Waj a merda kuzał. Chyba nie zauważa tego nikt oprócz mnie. Wszyscy uważają Izzy za miłą, zabawną i uroczą. Nawet Arjun traktuje ją jak księżniczkę, chociaż gości hotelowych traktuje tak jak wielu słynnych muzyków swoich fanów, z czymś w rodzaju czułej pogardy. No, ale w ostatnie Boże Narodzenie Izzy nie krzyczała na Arjuna przez cały park przy hotelu: i tak nie jesteś jej wart, ty nieczuły cyborgu w lakierkach. Rzeczywiście wygląda na to, że uratowała mi życie. Staram się więc traktować ją uprzejmie. Jestem bardzo wdzięczny, mówię. I przepraszam, że nie rzuciłem się na ciebie pierwszy. Wyszedłem z założenia, że będziesz umiała zatroszczyć się o siebie. Ostatnie zdanie wyraźnie nie budzi jej entuzjazmu. Izzy patrzy na mnie wilkiem. Trzyma w zapasie całą gamę spojrzeń o różnym stopniu wrogości. Ma duże zielone oczy i bardzo długie rzęsy, a na brzegach powiek Zawsze rysuje wąskie, czarne kreseczki. Gdy myślę o Izzy, co zdarza się niezwykle rzadko, od razu widzę te jej utkwione we mnie przymrużone oczy. Kocie i błyszczące. Umiem się o siebie zatroszczyć, oznajmia. Tak, wiem, dlatego cię nie ratowałem. Halo! woła ktoś z góry. Cholera. Mruczy pod nosem Izzy i wyciąga szyję, żeby spojrzeć przez dziurę w suficie. Pani Miller, przy swoich wszystkich wadach, Izzy ma wyjątkowo dobrą pamięć do naszych gości. Jeśli ktoś już kiedyś się u nas zatrzymał, Izzy zna jego imię, ulubiony zestaw śniadaniowy i znak zodiaku. Ale panią Miller, nawet ja pamiętam. Często u nas bywa i zawsze denerwuje zespół sprzątających chlapiąc wszędzie farbą, kiedy pracuje nad swoimi dziełami sztuki. Ma ponad siedemdziesiątkę, jest pół Niemką, pół Jamajką, mówi z takim akcentem, że zrozumienie jej wymaga ode mnie dużego wysiłku i ma zwyczaj rozdawania napiwków personelowi hotelowemu, jakbyśmy byli w Ameryce, co zupełnie mi nie przeszkadza. – Dzwoń po straż! – syczy do mnie Izzy, po czym odwraca się do pani Miller. – Proszę zachować ostrożność, doszło do drobnego… Mm, wypadku. Podsuwam. Problemu, mówi Izzy. Mamy drobny problem z podłogą, ale natychmiast to załatwimy. Oboje próbujemy patrzeć przez dziurę. Musimy coś zrobić, zanim jeden z pięćdziesięciorga innych gości, którzy są w tym momencie w Forest Manor, wyjdzie z pokoju, narażając się na upadek z wysokości co najmniej jednej kondygnacji. Pani Müller, proszę się cofnąć, wołam, a potem zbiegam po schodach do holu. Sytuacja jest równie niebezpieczna dla nas jak dla niej. Ty też powinnaś się ruszyć. Radzę Izzy, zerkając na nią przez ramię. Nie zwraca na mnie uwagi. Trudno, próbowałem. Oglądam zniszczenia schodów i wyjmuję telefon, żeby zadzwonić pod 190. Ale przypominam sobie, że ten numer nie działa w Wielkiej Brytanii, bo tu jest 9,9,9, podpowiada Izji. Wiem, prycham i dzwonię. Z dziury spada kaskada drobin tynku, obsypując pyłem Easy. Pluje i potrząsa długimi brązowo-różowymi włosami, które teraz pokrywa biały proszek. Ojej, słyszę za plecami czyjś przejęty głos. Odwracam się i widzę sześcioletnią Ruby Hedgers, która stoi w drzwiach apartamentu Groszek. Pada śnieg? Nie. Doszło do naruszenia konstrukcji budynku, wyjaśniam jej. Halo, tak, poproszę ze strażą pożarną. W hotelu roi się od strażaków. Jeden z tych szczególnie przystojnych, bardzo nieprofesjonalnie, flirtuje z easy. Jestem w bardzo złym nastroju. To był stresujący ranek. Goście są tym wszystkim trochę zaniepokojeni i trudno im się dziwić. Kilka osób było niezadowolonych, kiedy polecono im opuścić pokoje przez okna i zejść po drabinach. Jeden ze strażaków powiedział nam, że uszkodzenia sufitu i schodów to nie drobnostka, że to będzie grubsza robota i na wypadek gdyby to nie było całkiem jasne, potarł kciuko palec wskazujący w geście, który oznacza w Anglii to samo co w Brazylii. Kasa, kasa, kasa. To właśnie źródło wszystkich naszych kłopotów w hotelu Forest Manor. O ile się orientuję, przed pandemią prosperował doskonale, ale biznes mocno ucierpiał podczas covidowych lockdownów, które nieszczęśliwie zbiegły się w czasie z koniecznością wymiany całego dachu. Teraz cienko przędziemy i nie stać nas na niezbędny remont. Dwa lata temu, kiedy zaczynałem tu pracę, Forest Manor już wyglądał na mocno sfatygowany, a potem stracił wiele ze swoich luksusów. Co wymusiło spadek cen, nawet w uhonorowanej nagrodą restauracji hotelowej. Pozostało jednak serce. Naprawdę uważam, że nie ma w Anglii drugiego takiego hotelu. Wiedziałem to, gdy tylko przestąpiłem próg tego przybytku i zobaczyłem gości w hotelowych kapciach, czytających gazety na kanapach i popatrujących na dzieci, które bawiły się na trawnikach. To był obraz spokoju i harmonii. Goście są dla nas najcenniejsi. W chwili, gdy wręczam im klucz, stają się członkami naszej rodziny. Lukas, zgadza się? Słyszę za sobą głos, a zaraz potem ktoś klepie mnie po plecach. Stawiam swoją cenną trzecią tego dnia kawę na stoliku w holu i przygotowuję się psychicznie. Nie zawsze lubimy wszystkich członków rodziny. Louis Kill. Który przyjechał w nasze strony w interesach na najbliższe dwa miesiące zajął Aster na dole. To jeden z naszych najlepszych apartamentów, a Louis jest miłośnikiem najlepszych rzeczy. Ludzie nie doceniają już jakości, powiedział kilka dni temu koledze, gdy przechodzili przez hol. Przypuszczam, że znacznie łatwiej jest doceniać jakość, kiedy twój ojciec w latach dziewięćdziesiątych zarobił kilka milionów funtów na rynku nieruchomości, ale cóż mogę o tym wiedzieć? Tak, panie Kil, mamy ewakuację hotelu. Najwyraźniej wie. Strażacy są wszędzie, a drzwi zabezpiecza taśma i Louis właśnie dał pod nią nura. Poza tym na schodach leży spora część sufitu. Bardzo mi przykro, ale na pewien czas będzie pan musiał opuścić pokój, dopóki tego wszystkiego nie naprawimy. Z zaciekawieniem patrzy na to wszystko. Zaciskam pięści. Facet działa mi na nerwy. Pod jego beztroskim uśmiechem kryje się coś w rodzaju głodu i wyrachowania. Spędził u nas ostatnie Boże Narodzenie i nawet wtedy pytał panią SB, czy nie zastanowiłaby się nad sprzedażą hotelu w firmie jego ojca, a raczej, jak to określił, przedsiębiorstwu rodziny Kilów. Zaśmiała się i odparła, że nie, ale dzisiaj sytuacja jest inna. Mieliśmy poważne kłopoty finansowe, zanim jeszcze zawalił się sufit. Louis wpycha ręce do kieszeni i cicho pogwizduje. Taka katastrofa z perspektywą innych poważnych prac remontowych. Krzywi się ze współczuciem. Przepraszam za wyrażenie, ale chyba tkwicie po uszy w głównie, prawda? Luis! Szczebiocze Izzy, która nagle wyłania się z restauracji i posyła mi ostrzegawcze spojrzenie, oznaczające, że mam mniej usłużną minę niż powinienem. Wyprowadzę cię z budynku. Urządzamy nieplanowany zimowy piknik pod pergolą, pawilonem czy altaną nigdy nie wiem, czym to się różni, ale wiesz, co mam na myśli. Trzyma dłoń na jego ramieniu. Jak na Brytyjkę, Izzy bardzo lubi dotykać ludzi. Wszystkich Oprócz mnie. Dzwoniła pani S.B. Zwraca się do mnie przez ramię, odprowadzając Luisa. Ktoś musi zatelefonować do histeryzującej panny młodej, której wesele właśnie zostało odwołane. Powiedziałam jej, że podszedłeś do organizacji jutrzejszego przyjęcia z wielką pasją i że będziesz odpowiednią osobą, na której uwagę i zrozumienie panna młoda na pewno może liczyć. Zaciskam zęby. Izzy wie, że nie lubię emocjonalnych rozmów. Jedyne pocieszenie w tym, że załatwiłem już to, żeby to ona pomogła Bartiemu w wypełnieniu stronnicowego dokumentu ubezpieczeniowego, który nasz szef na pewno ściągnął w niewłaściwym formacie. To będzie dla niej męka. O piątej mamy się oboje stawić w jej gabinecie, dodaje Izzy. Dopiero gdy za nią i Luisem zamykają się drzwi, uświadamiam sobie, co to prawdopodobnie oznacza. Nawet jeżeli z parteru można bezpiecznie korzystać, to mamy do dyspozycji pięć pokoi zamiast dwudziestu pięciu. Pięć najdroższych, to już coś, ale to tylko ułamek tego, ile zwykle zarabiamy w zimowe miesiące. Poza tym nie będzie potrzebny cały zespół w recepcji. W ciągu tygodnia Izzy i ja dzielimy miejsce za ladą z jednym z recepcjonistów z agencji zatrudnianych przez panią SB i znosimy jakoś jeden dzień, w którym nasze zmiany zachodzą na siebie. Poniedziałek. Najbardziej ponury dzień tygodnia. Mendy zwykle pracowała wieczorami, gdy w recepcji wystarczała tylko jedna osoba. Na miejscu pani SB zredukowałbym personel, a że chodzi o zwolnienie w tak nagłym trybie, prawdopodobnie będzie musiała zapłacić pracownikom z agencji, nawet jeżeli nie stawią się do pracy. A Mendy to dawna przyjaciółka rodziny Bartiego. Czyli w grę wchodzi nasza dwójka. Easy, ja. Easy. Jest piąta. Mam już przygotowaną przemowę. Parę użytecznych wskazówek dostałam od Arjuna, który stwierdził, że za bardzo skupiam się na tym, dlaczego jestem lepszą pracownicą niż Lukas, przez co mogę uchodzić za osobę niepotrafiącą pracować w zespole. Oczywiście protestuję. Jeżeli ktoś nie potrafi pracować w zespole, to raczej Lukas. Zawsze irytuje personel. A raz nawet doprowadził do łez Oliego, gdy zepsuła się zmywarka. Może jednak rzeczywiście powinnam sobie darować podkreślanie tego, że moja księga rezerwacji dosłownie pod każdym względem bije na głowę jego system rezerwacji online? Kiedy teraz oboje stoimy obok siebie przed opalowym domkiem, dawną stróżówką, w której dziś mieszkają państwo Sing Bartholomew, zdaję sobie sprawę, że odrobinę współczuję Lukasowi. Jego mina zdradza, że denerwuje się tak samo jak ja. Dzisiaj panuje przeraźliwy ziąb, a trawa jest mokra po porannym deszczu ze śniegiem. Mimo to podwinął rękawy i co chwilę rozchyla kołnierzyk, jakby mu było za gorąco. Nasze oczy się spotykają. Już się zastanawiam, czy się do niego uśmiechnąć, kiedy mówi: Przeorganizowałem twoje pudełko. Myśli o uśmiechu ulatniają się w jednej chwili: Moje pudełko drobiazgów? Wyraz twarzy Lukasa zmienia się z pozycji, spięty i niewzruszony, na subtelne ustawienie, nudzą mnie te głupstwa. Owszem, pudełko, które trzymasz pod kontuarem, pełne twoich rzeczy. Nie możesz grzebać w moim pudełku drobiazgów! Stoi tam od ośmiu lat! Na no to akurat jasno wskazywała zawartość. Kiedy usunąłem opakowania przeterminowanych cukierków, reszta łatwo zmieściła się w mniejszym i praktyczniejszym pojemniku. Cukierki nigdy się nie psują. Powiedz mi tylko, że niczego nie wyrzuciłeś. Mierzy mnie obojętnym spojrzeniem. Co najmniej dwa razy dziennie kopię w to pudełko, odzywa się po chwili. Prosiłem cię wiele razy, żebyś się stamtąd zabrała. Zracjonalizowanie zawartości wydawało mi się dobrym kompromisem. Przecież ciągle powtarzasz, że powinienem szukać kompromisów, prawda? Słucham. Kopiesz w moje pudełko? Musisz wiedzieć, że tam są kruche przedmioty. Właściwie tylko mój kubek z Tean Wolfem, ale bardzo cenny. Pani Jezbi otwiera drzwi i oboje wyprężamy się na baczność. Od razu widać, że ten dzień jest dla niej znacznie bardziej stresujący niż dla mnie, a tymczasem to ja miotałam się w chaosie. Ma kardigan, ale tylko jedną rękę włożyła do rękawa. Drugi kołysze się na jej plecach jak jasnoróżowy ogon. Między ramieniem a policzkiem przytrzymuje telefon a jej zwykle ekstrawagancki cień do powiek ma nudny, szarobury odcień, co nie wróży niczego dobrego. Zaprasza nas gestem do środka, łopocząc rękawem swetra i mówi do telefonu – ależ oczywiście, to nie będzie żaden problem. I krzywi się. Wskazuje nam dwa fotele w holu. Na jednym z nich chyba wcześniej siedziała, sądząc po miseczce z niedojedzonym makaronem, kocu z kapturem przewieszonym przez oparcie i rozrzuconych wszędzie papierach – które wyglądają na ważne dokumenty. Barti macha do nas z kuchni, nie podnosząc wzroku. Tkwi zagrzebany po łokcie w papierach w segregatorach. Czyta je przez okulary sunięte na czubek długiego, arystokratycznego nosa. Lukas bardzo ostrożnie zajmuje miejsce, jakby bał się zarazić tym chaosem. Ja siadam w fotelu i przyciskam do piersi torbę z laptopem, próbując przypomnieć sobie początek swojej przemowy. Przez osiem ostatnich lat w Forest Manor byłam nieocenionym członkiem zespołu, który koordynował wszystko. Od przyjęć weselnych na wielką skalę po. A, witajcie! Pani Jezbi z westchnieniem odkłada telefon. Wasz widok to balsam dla oczu. Dalej badają miejsce zbrodni. Wskazuje na okno wychodzące na hotel. Lukas i ja wymieniamy przelotne spojrzenia. Sporo się dzieje, odpowiadam beztroskim tonem. Ale sytuacja trochę się uspokoiła, gdy Barti przydzielił wszystkim tymczasowe kwatery. Umówiłam już czterech przedsiębiorców budowlanych, żeby przyszli wycenić, a ja skontaktowałem się z inżynierami, konstruktorami, wtrąca Lukas. Z pracami na tak wielką skalę nie poradziłaby sobie mała firma budowlana. Słysząc o pracach na wielką skalę, pani SB szeroko otwiera oczy. Ja się nie odzywam. Czasem Lukas zdobywa gole dla mnie. Nie zna pani Jesbii tak dobrze jak ja. Otworzyli z Bartim ten hotel jako nowożeńcy. Ponad 40 lat temu i ten budynek nie jest dla nich po prostu miejscem pracy. To ich jedyne dziecko, bo innych nie mieli. Kochają każdy kawałeczek: od staroświeckich pokoików na poddaszu po wielką, mosiężną kołatkę na drzwiach. Forest Manor powstał z myślą o luksusie i romantycznej aurze. O kwartetach smyczkowych, wolnych tańcach i wystawnych kolacjach przy świecach. Przykro jest patrzeć, jak pani Jesbii trudno pogodzić się z tym, że po tym wszystkim, co przeszliśmy, nie stać ich na uchronienie tego magicznego miejsca przed zagładą. Nie zamykamy się, oświadcza zdecydowanie. Ubezpieczyciele twierdzą, że można dalej działać pod warunkiem, że miejsce robót zostanie odpowiednio odgrodzone. Więc do listy rzeczy do zrobienia dopisuje: kupić coś do odgrodzenia, a wcześniej wygooglować, czym odgradza się roboty budowlane. Trzeba odwołać wszystkie wesela, zaplanowane na te zimę, ale ciągle mamy do dyspozycji pięć apartamentów i kuchnię, która jest nietknięta, bez względu na to, co mówi Arjun. Szef kuchni bardzo się martwi pyłem stynku. Dzisiaj po południu zbagatelizowałam jego niepokoje, ale trzeba się z nim obchodzić ostrożnie. Później wyślę kogoś do niego, żeby symbolicznie przetarł okolice kuchenki i uspokoje go, że sprawa jest załatwiona. Ale jeżeli zamkniemy wszystkie dwadzieścia pokoi na górze i wszędzie będą się kręcić budowlańcy i inżynierowie-konstruktorzy... Pani jest ociera czoło i przesuwa okulary na włosy. Hedgersowie zostaną? Kiwam głową. Koszty ich pobytu pokrywa ubezpieczenie, bo ich dom został zalany. Informuję ją. Prawdę mówiąc, nie mają gdzie się podziać. To dobrze. Pani SB krzywi się. Przepraszam, wiesz, co mam na myśli. Mamy jeszcze panią Miller, która zostaje do stycznia. Chyba powinniśmy potraktować priorytetowo stałych gości. Ta para z Nowego Orleanu odwołała rezerwację i wybrała Hotel Peak, więc możemy przenieść panią Miller do wyższego standardu. Louis Kill dał do zrozumienia, że chętnie zostanie. Z zaciekawieniem zerkam na Lukasa. Gdy pani S.B. wspomniała o Louisie, wydał cichutki znajomy dźwięk, wyrażające niesmak prychnięcie, jakim kwituje większość tego, co mówię. Kto jeszcze przyjechał do nas na dłużej? Pyta pani S.B. Pan Townsend i Jakobsowie. Odpowiadamy chórem z Lukasem. Jakobsowie, młode małżeństwo z Belgii, z pięciomiesięcznym dzieckiem. dodaje, Uwielbiają wszystko, co brytyjskie, zamawiają mocno wysmażony bekon i szaleją za hotelem za ciszę. Pana Townsenda wszyscy znamy, więc nawet nie próbuję nic o nim mówić. Co roku spędza u nas zimą co najmniej trzy miesiące. A kiedy nie ma go w hotelu, od czasu do czasu wymieniam z nim maile. Jak wielu powracających gości stał się naszym znajomym. Wiem, że Barti i pani SB traktują go tak samo. Hmm, jeżeli komuś podoba się hotel za ciszę, to dobry znak, stwierdza z grymasem pani SB. No dobrze, i wiemy, że chętnie zostaną. Kończę za nią. Już sprawdziłam. Dobrze. Brawo, Izzy. A jeżeli chodzi o resztę, pani SB patrzy na ekran laptopa na swoich kolanach. Jakoś to z nimi załatwię. Spogląda na nas ze smętnym uśmiechem. Pani SB, to najmilsza szefowa na świecie, która nie znosi sprawiać nikomu zawodu. Jeżeli więc jest przygnębiona, prawie na pewno oznacza to dla ciebie coś złego. No dobrze, porozmawiajmy o Was. O Boże, z Wami nie mogę owijać w bawełnę. Od nowego roku niczego nie gwarantuję. Możliwe, że. Z trudem przełyka ślinę. Szczerze mówiąc, nie mamy już pieniędzy. O wszystkim przesądzi kilka najbliższych tygodni, ale wiem, jakie to ważne dla każdego z Was, żeby tej zimy pracować w hotelu. Bardziej wyczuwam, niż widzę, jak Lukas sztywnieje. Po raz pierwszy zastanawiam się, dlaczego właściwie postanowił pracować przez cały listopad i grudzień, zamiast, tak jak w zeszłym roku, pojechać do rodziny w Brazylii. Zaraz jednak przestaję o tym myśleć, bo moja przyjaciółka Jem surowo zabroniła mi wszelkich myśli, które dotyczą zeszłorocznego Bożego Narodzenia i Lukasa. Skoro do dyspozycji będzie tylko pięć pokoi, nie mam powodu zatrudniać was obojga razem z recepcjonistą z agencji. No i się doczekaliśmy. Bawię się paskiem torebki, a przygotowana przemowa więźniami w gardle. Co to ja chciałam powiedzieć? Że jestem nieoceniona? Że pracuję w hotelu od ośmiu lat? Że szuflada z przyborami biurowymi jest w znacznie lepszym stanie, kiedy jej doglądam? Proszę pani, Odzywa się Lukas. Rozumiem Państwa trudności. Pozwolę sobie tylko przypomnieć o rewelacyjnym elektronicznym systemie rezerwacji, który wprowadziłem, kiedy. Osobiste listy! krzyczę. Oboje odwracają się i patrzą na mnie. To był mój pomysł, żeby zostawiać w pokojach listy powitalne i wielu klientów, pisząc pozytywne opinie, wspominało o tych listach. Wspominali o Twoim okropnym charakterze pisma, zauważa Lukas. Rumienie się ludzie w internecie bywają podli. Jestem wyjątkowo oszczędny, informuje Lukas naszą pracodawczynię, która z każdą minutą wygląda na coraz bardziej zmęczoną. Kiedy potrzebujemy papieru do drukarki, zawsze zamawiam za drogi i za bardzo premium, kończę za niego. Papier wysokiej jakości, który zużywa mniej tuszu. Brnie dalej Lukas. W przeciwieństwie do easy, zawsze biorę pod uwagę skutki finansowe swoich działań. W przeciwieństwie do Izzy? Słucham? A kto dzisiaj rano narzekał na moje tanie światełka? Gdybyśmy cię słuchali, wszystko w hotelu byłoby zrobione z czystego złota. Co za idiotyzm! Cedził Lukas, nawet nie patrząc w moją stronę. To jasne, że nie proponowałbym światełek ze szczerego złota. Chodziło mi o to, żeby całkiem zrezygnować ze światełek. Jaki będzie następny krok? podnoszę głos. Zrezygnować z kanap, z łóżek? Proszę! Przestańcie. Pani Jezbi unosi ręce w geście kapitulacji. Nie musicie o to walczyć, bo mam zamiar zostawić was oboje do nowego roku. Dyrektor agencji był w tych okolicznościach na tyle uprzejmy, że zgodził się zwolnić nas z umowy i we wtorki i środy zapewni nam personel okrojony do minimum, jeżeli oboje chcecie pracować przez pięć dni. Tak! Odpowiadamy chórem tak głośno, że pani SB nieznacznie się wzdryga. Piąty dzień pracy jest zwykle podzielony w ten sposób, że jedno z nas zostaje na wieczór, żeby Mandy mogła mieć wolne. Nie będę za tym tęskniła. Wieczorne zmiany nie są takie fajne. Przede wszystkim dzieci w hotelu już śpią. To dobrze. Dziękuję wam obojgu. Potrzebuję tu odpowiedzialnych i doświadczonych pracowników. Wam i Mandy mogę powierzyć wszystko. Wiem, że przyjdziecie z odsieczą wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebni. Zwolnię połowę załogi restauracji i jeszcze więcej osób z personelu sprzątającego. Ardjun w kuchni będzie musiał dać sobie radę tylko z olim. Chce mu pani zostawić jedynie pomoc kuchenną? Pytam, bo nie mogę się powstrzymać. Ardjun nie będzie zachwycony. Oli, to samorodny talent! odpowiada natychmiast pani Jezbi. Arjun może go ukształtować na swój obraz i podobieństwo. Dobrze, wyciąga do nas ręce. Pierwsza łapie jedną z nich. Lukas dopiero po chwili wahania ściska jej dłoń. Dość gadania o pracy, oznajmia pani SB. Chciałabym wam przypomnieć, że jesteśmy tu rodziną. To się nie zmieni cokolwiek by się stało. Jeżeli trzeba będzie zamknąć Forest Manor, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wam pomóc. Wszystko. Powinniście wiedzieć, że oboje zawsze będziecie mi bardzo bliscy. Rozklejam się. Pani S.B. dobrze wie, że takie rozmowy są dla mnie bardzo trudne i lekko ściska moją dłoń. Na sekundę stają mi w myślach różne sceny. Piję z Arjunem ostatnią gorącą czekoladę z kawą. Pakuję do samochodu swoje pudełko drobiazgów. Przytulam na pożegnanie Bartiego i panią S.B., Ludzi, u których poczułam się jak u siebie w domu wtedy, gdy to było dla mnie najważniejsze. Oczywiście, mój głos brzmi trochę piskliwie. Będę do pani dyspozycji tak długo, jak będzie pani chciała. Proszę powiedzieć, co mam robić, a zaraz się do tego zabieram. Luka kiwa głową. Co tylko pani sobie życzy zapewnia. Wspaniale. Pani Jezbi posyła nam blady, zmęczony uśmiech i puszcza nasze ręce. Sprzedamy, co się da. To krok numer jeden. Szeroko otwieram oczy. A pani mąż jest z tego powodu bardzo przygnębiony. Pani Zbi zniża głos i zerka w stronę kuchni. Ale jeżeli nie uda się nam zebrać środków, stracimy hotel. Dlatego trzeba się pożegnać z częścią starych rzeczy rodziny Barfolomiu. Mogę oddać w wasze ręce magazyn rzeczy znalezionych? Oddać w sensie... Żeby to wszystko sprzedać? Pytam. Początkiem magazynu rzeczy znalezionych było pudełko, którego zawartość powiększała się z biegiem lat, a dziś mieliśmy w magazynie setki, jeśli nie tysiące przedmiotów. W Forest Manor nie przepadamy za wyrzucaniem rzeczy. W ogóle wolno nam to zrobić? Zerknęłam do przepisów i prawo jest mało precyzyjne. Ale wydaje mi się, że jeżeli przedsięwzięliśmy kroki w celu zwrócenia przedmiotów właścicielom, a zawsze tak robimy, gdy trafia do nas coś nowego i upłynęło odpowiednio dużo czasu, mamy prawo uznać je za swoją własność. A skoro to nasza własność, to nie rozumiem, dlaczego nie moglibyśmy trochę na niej zarobić. To wielki miszmasz, ale nigdy nie wiadomo. Być może kryją się tam jakieś perełki. Mogę liczyć, że to sprzedacie. Na pewno pomoże wam biedna Mandy. Oczywiście, zapewnia ją Lukas. Bardzo się cieszę. Moje brwi lekko drgają. Lukas nie znosi magazynu rzeczy znalezionych. Nazywa go śmietnikiem. Pani Jezbi z głębokim westchnieniem odchyla się na oparcie fotela, a potem zauważa, że włożyła kardigan tylko do połowy. Niech to diabli co za dzień! Musicie naprawdę stanąć na wysokości zadania. Zdajecie sobie sprawę, mam nadzieję, że będziecie musieli pracować na jednej zmianie przez pięć dni w tygodniu suwa okulary na nos i przybiera swoją najsurowszą minę. Oboje jesteście na to gotowi? Staramy się unikać nawzajem swojego wzroku. Naturalnie, oznajmiam wesoło. Tak, odzywa się Lukas. Tak, mogę pracować z Izzi. Nie ma sprawy. Następnego dnia rozumiem, co pani SB miała na myśli, mówiąc o tym, że musimy stanąć na wysokości zadania. Niespodziewanie zostaje zastępcą szefa kuchni, a Lukas właśnie został mianowany na kelnera podczas lunchu. W recepcji stoi tabliczka ze złotą ramką i złotym napisem: Proszę dzwonić i za momencik zjawi się ktoś do pomocy. Litery są pochyłe i pełne zawijasów. To charakter pisma Bartiego. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych tygodni ta tabliczka będzie często pojawiać się na ladzie. Nie pasuje. Skarży się Lukas głosem stłumionym przez materiał koszulki polo, w którą właśnie usiłuje się wbić. Jest ogromny, a kelnerskie uniformy nie zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które górują nad wszystkimi wzrostem, a przy szyi i na barkach mają dziwny nadmiar mięśni. Arjun posyła mi rozbawione spojrzenie z nadgarnka, w którym właśnie miesza. Radosna mina, przy jednoczesnym wolnym mieszaniu potrawy. Nadaje człowiekowi nieco wiedźmowaty wygląd, więc staram się zachować pokerową twarz, stojąc przy drugiej płycie kuchennej. Arjun gotuje czarny dal, który należy przygotowywać w wyjątkowo precyzyjny sposób. Już pięć razy na mnie wrzasnął i siedem razy przeprosił. Ma serce na dłoni, tylko zachowuje się jak zadziorny tyran. Jeśli ludzie z Forest Manor są moją rodziną, to Arjun jest moim despotycznym starszym bratem. Zawsze sądzi, że ma rację, i jak na złość często tak jest. On pierwszy powiedział mi, że nie powinnam przyjaźnić się z dru. Jest jednak łagodniejszy, niż się wydaje. Co roku w dzień urodzin mojego taty piecze dla mnie brałni, bo kiedyś powiedziałam mu, że to było jego ulubione ciasto. A gdy widzi, że mam kiepski dzień, zawsze dyskretnie dosypuje mi do herbaty łyżeczkę cukru. Prawie ci się udało. Mówi Ardjun. Zmagania Lukasa najwyraźniej poprawiają mu humor i bardzo dobrze, bo odkąd pani SB powiedziała mu o cięciach w kuchennym personelu, był w podłym nastroju. Pociągnij jeszcze raz i gotowe. Nie, nie dam rady. Z koszulki wyskakuje głowa Lukasa. Na widok naszych min pochmurnieje. Śmiejecie się ze mnie. Nigdy w życiu. Zapewniam go. Ardjun, teraz mam dodać śmietany. Nie, Boże, nie, dodawanie śmietany w tym momencie to zbrodnia. W porządku! rzucam bez trosko. Jeszcze nie pora na śmietane. Jasne. Lukas, będziesz to nosił w formie apaszki, czy może. Lukas spogląda na koszulkę polo, która w tej chwili wisi mu na szyi. Pod spodem ma t-shirt, który nie ułatwia mu wciśnięcia się w firmowy strój. Poza tym dość słabo maskuje niezliczone węzły mięśni, z jakich jest zbudowany tułów Lukasa. Odwracam się i zaczynam wrzucać okrawki warzyw do kuchennego kompostownika. Nie muszę oglądać tego kaloryfera na jego brzuchu. Nie mamy innych koszulek? Nie, odpowiadam, chociaż wcale nie sprawdziłam. Lukas mierzy mnie spojrzeniem, mówiącym, że mógł się tego domyślić. Gdy ze znużonym westchnieniem rozpoczynam mozolne zadanie wpychania ręki do koszulki. Przez podwójne wahadłowe drzwi do kuchni wkracza jakby nigdy nic. Louis Gill. Z nonszalanką miną, jakby goście co chwilę wpadali do kuchni w hotelowej restauracji. Mm jak to cudownie pachnie. Zachwyca się. Czy ta koszulka nie jest na ciebie trochę za ciasna, Lukas? Irytacja bije od Lukasa jak ciepło od kuchennych płyt. Powstrzymuje uśmiech. Louis zachowuje się tak, jakby cieszył się u nas specjalnymi względami. Ale raczej nie mam mu tego za złe. Przecież jest naszym gościem, a skoro cieszy się, że może zajrzeć za kulisy, to co w tym złego, poza tym jest całkiem fajny. Nie powinien pan tu wchodzić, zwraca się do niego Luka z tonem ocierającym się o niegrzeczność. Nigdy nie był mistrzem uprzejmości i ciepła. Widzę, jak się orientuje, że zachował się zbyt obcesowo i szuka słów do bardziej pozytywnego przekazu. Jeżeli szuka pan rozrywki, może miałby pan ochotę popływać w spa, panie kil. Proponuję, gdy wreszcie udaje mu się zapakować tors w polo. Koszulka kończy się tuż nad pępkiem, a pod spodem widać prawie 10 centymetrów czarnego t-shirtu. Louis posyła mi konspiracyjny uśmiech. Jest jednym z tych przystojniaków, którzy naprawdę potrafią puścić oko. Trochę zawadiacko, trochę w stylu EastEnders. Ciemnoblond włosy o szarym odcieniu zaczesuje do tyłu. Ma bardzo białe zęby. Często nosi spodnie od garnituru bez marynarki i krawata. Między nami zawsze iskrzyło coś w rodzaju flirtu, co Lukas najwyraźniej uważał za głęboko nieprofesjonalne zachowanie z mojej strony. Być może właśnie to skłania mnie do odwzajemnienia się Luisowi podobnym uśmiechem. Pójdę popływać, jeżeli do mnie dołączysz, co ty na to, zwraca się do mnie, Zerka na Argiuna. Na pewno niedługo należy się jej przerwa. Nie ma zmiłuj, mówię. Ardziun każe mi mieszać w tym garnku co dwie minuty i czterdzieści sekund. To jest ten przepis, który według krytyka kulinarnego z obserwera wprowadził przełomowe smaki do sennego leśnego zakątka, tak? Louis zagląda szefowi kuchni przez ramię. Pana firmowy czarny dal. Y -y, właśnie tak. Ardziun nieznacznie się prostuje. Niesamowita rzecz. Louis sklepie go po ramieniu. Mm. Pachnie fantastycznie. Trudno uwierzyć, co pan tu potrafi wyczarować. Przez drzwi prowadzące do sali restauracji wpada Oli. Dostanę od kogoś coś do stolika numer pięć? pyta. Jako jedyny ocalały stały członek zespołu Arjuna, to on powinien teraz mieszać dal. Ale zlitowałam się nad nim i pozwoliłam mu wyjść na salę w roli kelnera. Arjun miał wtedy taką minę, jakby lada moment miał zionąć ogniem, a poczciwy Oli jak nic wyprowadziłby go z równowagi. Chleb, oliwki, coś trującego, dodaje Oli. Facet mówi, że to nie jego wina, że przez nasze frajerstwo zapadł się sufit i że nie rozumie, dlaczego przez to miałby dostać lunch później niż zwykle. Chociaż mówiłem, że zwykle podajemy lunch dopiero od dwunastej, ale on na to, że to podobno jest hotel butikowy, więc powinien dostać lunch, gdy tylko... Boże, Lukas, co ty masz na sobie? Wyglądasz jak skończony palant. Och, <laughs> Oli oblewa się pąsowym rumieńcem. Yy, przepraszam, pana, nie wiedziałem, że gość... Właśnie wychodzę. Uspokaja go Louis z naturalnym uśmiechem. Izzy, odłożymy ten basen na później? Jasne. Już się nie mogę doczekać. Też się uśmiecham, po czym patrzę na zegar. Ardziun, pora zamieszać? O, a jeszcze nie mieszasz? Pyta z niekłamaną zgrozą. Tymczasem Oli znika za drzwiami restauracji z koszykiem pieczywa, a Louis dyskretnie ulatnia się drugim wyjściem. W porównaniu z wczorajszym chaosem dzisiaj panuje przeraźliwa cisza. Naprawdę wyczuwa się te wszystkie puste pokoje. Śniadanie podajemy przy oknie wykuszowym, wychodzącym na trawniki i las za nimi. Ale według mnie goście tego nie doceniają. Pan Townsend pochyla się nad Timesem. Louis i pani Miller nie schodzą na śniadanie. Jakobsowie są szarzy ze zmęczenia, gdy ich dziecko w końcu zasypia w wózku stojącym obok stolika. Cała energia pochodzi od hedgersów, chociaż nawet troje dzieci poniżej dziesięciu lat niewiele może zrobić, by ożywić atmosferę. Wracając do holu, przysięgam sobie, że coś na jutro wymyślę, na przykład muzykę w tle, a może zostanie to odebrane jako zbyt korporacyjne podejście. Pani Hedgers, wołam, gdy wjeżdża wózkiem z górą zakupów na kolanach, pomogę pani odrzuca moją propozycję machnięciem ręki. Wpatruję się w mój najnowszy pomysł. Szopkę na rumowisku przy schodach. To wygląda naprawdę niezwykle mówi. Czuję, jak różowieją mi policzki. Pomyślałam, że nawet jeżeli sufit się zapadł, to dopóki nie pojawi się ekipa budowlana, można spróbować wykorzystać tę przestrzeń, prawda? Tak, widzę, że można odpowiada pani Hedgers. Wbudowałam szopkę w gruzy zawalonego sufitu. Dzieciątko Jezus leży w kołysce między dwoma kawałami tynku. Wszędzie rozsypałam sztuczny śnieg, opruszając nim nawet ramiona trzech królów. Trzy stare posągi dawnych członków rodziny Barfolomiu, które stały w parku. Empik Go! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!